Dla tych, między którymi dorastał i mężniał, był po prostu Pietrkiem. Jasnowłosym chłopcem od zawsze kochającym drzewa. Gdy Pietrek był mały, ani matka, ani ojciec nie potrafili go upilnować i zagonić do roboty w polu. Spuszczony z oczu natychmiast biegł do starego Macieja, leśniczego mieszkającego samotnie w domku na skraju lasu po drugiej stronie rzeki. Choć Maciej warczał na niego, jak to miał w zwyczaju, wiadomo było, że wizyty chłopca sprawiają mu przyjemność i są oderwaniem od codziennej samotności. Maciej starzał się i coraz trudniej było mu pokonywać leśne ostępy. Pietrek dorastał. Gdy pewnej letniej nocy, tuż przed wniebowzięciem Najświętszej Marii Panny, Maciej odwiesił na haku swoją czapkę, a potem zamknął oczy i po raz ostatni odetchnął głęboko, wciągając do płuc zapach lasu, wiadomo było, że Piotr zajmie jego miejsce. To on będzie kolejnym lokatorem leśniczówki. Przeprowadził się do niej tydzień po pogrzebie Macieja. Wraz z nim w niewielkim domku pojawił się śpiew młodej żony Joasi i dokazywanie dwójki maleńkich dzieci. Był sierpień. Wieś złociła się ścinanym zbożem. We wrześniu wybuchła wojna.